Zobaczymy. Zaczynamy. Może szybko składy. Trochę Mateo, Leon, Orzeł, Rafik po stronie Teamu Replay, po stronie Disney, Minio, MM z BCK, Michimati. No i już się zaczyna pistoletówka, jest wejście na BSB, już Leon zabija MM-sa, no ale terroryści zdążyli się rozbiec po BS-ie. No i teraz ważny frag, którego zdobywa Michi, dojeżdża od razu kuchnię, jest frag dla Michiego, kolejny. I kolejny Michi, ależ teraz rozdał Michi w tej pistoletówce, no chyba się uda, w końcu idzie na przebój na Michi. Michi zabija nam trochę, no Michi w pojedynku z ostatnim antyterrorystą, Michi jest ace na pistoletówce, Michi. No musiał wziąć to wszystko w swoje ręce, żeby tą pierwszą pistoletówkę ugrać. Ace na pistoletówce Michiego. No i mamy rundę wygraną przez Diznac z pierwszą pistoletową. Ależ tam się fragi posypały. Pięknie to zrobił Michi. 5 fragów. Tymczasem już runda numer 2. Oczywiście przekupili nam zawodnicy CT. Minio tutaj sobie wyszedł z pochylni i zdobywa 3 fragi. W międzyczasie jeszcze z Connecta atakował Michi. No zabiera Orła. No i zostaje nam sam Leon, który delikatnie sobie przykrócił B. No ale ma aż 4 przeciwników. Także tutaj bez oporu na tej przekupionej rundzie zagrali zawodnicy Replay. Wydaje się, że on będzie chciał tylko zachować ten Kevlar i tą petkę, ewentualnie zdobyć jeszcze jakąś broń, ale widzimy, że terroryści już go szukają i już też mniej więcej się spodziewają, gdzie on będzie był, ale mimo tego, że tutaj Maciej rzuca flesza, Leon fraguje. Zostaje mu 6 HP, no ale ma szansę zachować sobie tą broń. Bo paczka za chwilę wybuchnie, a teraz strasznie daleko. Cały czas Leon jeszcze żyje i tutaj będzie miał znowu okazję, żeby sfragować. No właśnie, jest kolejny frag dla niego. No szukają, chcą mu zabrać tego Kewa i chcą mu zabrać tą broń przede wszystkim. No a Leon jeszcze z fragiem na BCK. No jak on się tam obronił na 6 HP. Niesamowita runda, 4 fragi Leona. Ależ tutaj nie fart, można powiedzieć, teamu Diznac. Ale kolejny raz bardzo agresywnie już jest BCK z fragiem. Tam ustawiony taka mała pułapka na BS-ie. BCK Minio pomaga trochę teamowi Replay. Ładnie, Rafik, teraz tutaj głowa, no zabija jeszcze MM-sa, no Michi wjeżdża w P90. Mamy rundę trzecią dla Diznac. No ale teraz, przez to, że tyle broni pozabierali zawodnicy CT na tych rundach, jako zobaczcie, w Tero tych pieniędzy nie ma. No, a jest to szansa. Teraz w przypadku wygranej można będzie ten dystans zmniejszyć. Zobaczmy po raz kolejny. No i po raz kolejny Mateo. Tak jak na Mirażu po stronie CT, bardzo ustawiony, niepochowany nigdzie przede wszystkim. No tutaj w plecy go zabija zawodnik Tero. Brakuje coveru, brakuje jakiejś asysty kolegów. Michi sobie wchodzi konektem. No i zobacz, mam sam trochę, no nie ma żadnej szansy. Otoczony z każdej strony przez terrorystów. Rafik tym razem nieskuteczny. No i tym razem nam będzie Leon zachowywał broń. Ależ dominacja teraz po stronie Diznac. Po prostu no wykorzystują każdy błąd, każdy najmniejszy błąd w ustawieniu zawodników Replay. A Mateo ma taką tendencję niestety. Leonowi nie udaje się zachować broni. A Mateo ma niestety taką tendencję, że tak samo jak widzieliśmy na cashu, że stał po prostu na samym środku, nawet w takich sytuacjach, gdzie mógłby się gdzieś schować, po prostu uciec, nie strzelać się, jak wie, że coś idzie nie tak, no on stoi na samym środku gdzieś tam przejścia, no i nawet nie ma gdzie uciec i ginie. No i tutaj mieliśmy tak samo też, można powiedzieć, w momencie, kiedy mógł się spodziewać wyjścia, gdzieś tam rotuje i od razu ginie. Runda eko oczywiście po stronie Replay. Znowu wyjście pochylnią.
Znowu bardzo szybkie fragi. Uj, ładnie teraz Rafik. Ale już na plecach ma Leo, Mynia i Mynio tutaj nie marnuje okazji. Leon przyczajony. Ale nie był na tyle skutecznie przyczajony, żeby nie znalazł go Mynio. 5 do 0. Zobaczmy, jak wyglądają fragi. Leon 4-2 fragi. Rafik orzeł 1 frag i na razie Mateo i trochu bez fraga. 0-2-5, 0-5 po stronie dwóch antyterrorystów. Za to Tero tych fragów dużo, dużo więcej. Michi 9, w tym Ace w pistoletówce. Mynio 8, 0 śmierci. Mati 3, 1 frag MMSa i BCK 2 fragi. Orzeł, no zrobił przewagę. Ja w ogóle już 2 fragi w tej rundzie od niego. No tutaj zaczęli bardzo agresywnie grać zawodnicy Diznats. Po prostu nie zastanawiają się, wyskakują na swoje pozycje i chcą fragować. Ale jest szansa, żeby tą rundę ugrać. Rafik wyciągnięty przez Mynia. Ta AWP Mynia tym razem skuteczna. Chociaż Mynia nie gra z AWP w swoim zespole, ale podniósł teraz po koledze. Widzimy, że mu się to udało. Zabija Mateo, zabija Mati. No i mamy sytuację 2-4. Jak teraz zagrają terroryści? Jak oni teraz sobie tutaj pokombinują? Wydaje się, że to będzie BSB. No i tam mamy ważny pojedynek, bo zobaczcie, jak zamknęli teraz zawodnicy Tero jednego biednego Leona na BS-ie. Ale Leon tutaj skutecznie odpowiada Mynio. Uda się podłożyć paczkę. Bardzo, bardzo daleko zawodnicy CT. Chociaż to oni teraz robią identyczną sytuację, którą przed chwilą zrobili terroryści. Czyli zamykają Mynia na BS-ie. Zobaczmy w takim razie. Mateo czekał tam na swojego przeciwnika. Ładnie Mynio, czy on się spodziewa pleców? No już patrzy na galerię, także pewnie za chwilę sobie sprawdzi górę. Ale Mynio chyba przekonany jest, że jego przeciwnik jest od galerii. A tymczasem trochu... Czy Mynio? Zobaczcie tą sytuację. Oni są trochu... Jest nad Myniem, no i zeskakuje trochu... Mynio! Trochu 0-6. Ależ tutaj Mynio. No jeden i drugi zawodnik, to naprawdę tak zależało od tego, który pierwszy, którego trafi. Obity tam dostał w nogę i myślę, że za chwilę zginie. A nie zginął. Nie zginął. No nie będzie Bonda utrochał, bo trochu zabija. CT na fullu. Michi z fragiem. Bardzo pobejemny. Tam jeszcze orzeł. Tylko 19 HP. No tutaj wyskakują do konekta zawodnicy CT. Mogą zaskoczyć. No i zaskoczył orzeł Mynia. Ale odpowiada BCK. Ten tutaj nie mógł trafić Leon, ale w końcu zabija. No i mamy sytuację na 1-1, ale Leon tylko 2 HP. Musi strzelić teraz głowę. No nie. Nie ma szans. Dobrze wcelowany MM. 7-0 prowadzi Diznats z teamem Replay. Antyterroryści oczywiście pieniądze mają. Teraz już będą mieli praktycznie na każdą rundę. Ale widzenie. Kerry, Mynio i Michi. 12-11 fragów. Cała reszta drużyny tak dobrze nie fraguje. Wymiana na środku. Fraguje Mati. Zabija Matea. I Mati ma aż 78 HP. Także tutaj Mateo no nieskuteczny. Dobry flash. Dobre zajęcie też drabinkowego przez Matiego. Mati no właśnie zaskoczył tutaj Oroła. I sytuacja 4-3, ale zobaczcie, jakim spokojem, z jakim luzem sobie teraz grają zawodnicy Diznats. Po prostu sobie wchodzą na każdą pozycję, no i fragują. No ale też zapominają o takich rzeczach, żeby właśnie tutaj sobie pokowerować pozycję. No właśnie, Michi teraz dostaje z konekta. Smog rzucony do respa, też nie do końca udany, no chyba, że specjalnie właśnie poleciał ten smog. Chyba tak, chyba specjalnie. Tymczasem Mati tutaj w nieodpowiednim momencie chyba rotuje, dostaje głowę od Leona i sytuacja 2-3, jest BCK z fragiem. 2-2. Dobry mołotow na schody. Przeskakuje tam przez... Zaskoczył BCK, no i Rafik zabija MMSa. Także udane odbicie teraz teamu Replay.
Udało się wygrać jedną rundę, no ale trzeba wygrać następną, bo przy przegranej no naprawdę może być ciężko. Trzeba będzie zagrać znowu Echo i Disney już będzie mogło mieć naprawdę bardzo, bardzo, bardzo dobry wynik po stronie Tero na Mirażu. 1-7, na razie pierwsza runda wygrana przez Team Replay. Miejmy nadzieję, że nie honorowa. Tymczasem Diznat, przygotowane smoki już wchodzą na BS-a, tam wymiana dobrze, trochu jest, dwa fragi od niego, zabija BCK Mateo, trochu, oni chyba wiedzą gdzie jest trochu, ale no nie, nie udało się trochowi zabić, 3-3, także wejście na BS-a udane, niezłe jeszcze tutaj skany Matiego, no i trzeba bronić paczki, zobaczmy czy tym razem odbicie będzie też tak dobre jak ostatnio. Leon od Respa CT, od Konekta, dwójka zawodników CT, Orzeł i Rafik. Skanują tam, skanują Matiego, ale on cały czas żyje. Mati nie, nie może tutaj trafić, w końcu zabija go Rafik. No i mamy dwóch zawodników na pochylni. Pamiętamy w takiej akcji na pistoletówce tapczana, ale teraz się MMS-owi ustawili. No tak, no tego się Orzeł nie spodziewa. Paczkę już tak szybko tyka, no nie ma szans tutaj cokolwiek zrobić. Udane wejście, jeszcze traci tą broń, w tym momencie Orzeł, nie ma już AWP-y i zobaczcie ile mają pieniędzy antyterroryści, tylko Rafik 5200, 1400, 1500, 2600, 2500, co w tym momencie zrobić, 1-8, dziś nas wygrywają bardzo ważną rundę, dla nich przede wszystkim, widzimy, że teraz Replay zmuszony grać Echo, to jest szansa dla nich, żeby ten wynik był jeszcze lepszy. Znowu, bardzo agresywnie, oni się w ogóle nie zastanawiają. Tym razem to będzie wejście na BSB. No i już Mati z fragiem odpowiada tam co prawda Rafik, ale od razu też jest odpowiedź od Diznac. Mati fraguje i oni tam już są, dojeżdżają po prostu wszystko totalnie. No teraz Mati troszeczkę przesadził. Ależ tutaj Mateo, teraz fraguje Michiego. 2-2. Broń podniesione, czekają na te bronie zawodnicy Replay. Zobaczmy. Ładnie teraz Mateo. Jest kolejna broń podniesiona. Runda oczywiście będzie przegrana, ale te dwie bronie, te dwa kałachy naprawdę się bardzo przydadzą. ABCK. Oczywiście szuka swoich przeciwników. Mateo tylko 2 HP, no ale przeżył. Będą mogli sobie teraz przynajmniej na fullu zagrać zawodnicy antyterrorystów, ale to już jest 9-1. Tutaj ta jedna runda wygrana, to dobre odbicie, ale też przy życiu zostało dwóch zawodników. Następna runda, no już przegrana, czyli trzeba było zagrać Echo. No i też mamy przegraną, 9-1. Diznac wygrywa jak na razie z Replay. No i kolejny raz, agresywna gra, no tam zaważone w smoku właśnie Mateo. Niezłe też flesze rzucone przez terrorystów. Agresywnie Michi. No i tutaj się to nie opłaciło, a tymczasem Rafik cały czas czeka na BCK. No i się doczekał. Ładnie teraz Rafik. Sprytnie. Orzeł teraz ładnie, też przez smoka zabija Matiego. MMS jest jeszcze AWP funkcjonuje i AWP zabija, ale już plecy zdążył zrobić Leon. No, wymiana. MMS już teraz nie dał sobie rady. Kolejne odbicie udane. Ale Rafik tam sprytnie sobie poczekał. Nie jestem pewien, czy słyszał już wcześniej swojego przeciwnika. Może tak. Ale wydawało się, że po prostu cały czas czekał na to wejście. No i to był bardzo ważny frag. W momencie, kiedy Rafik by nie zabił, no był BCK by tam zrobił ładne plecy i myślę, że ta runda byłaby przegrana przez Replay. A tutaj to był taki naprawdę ważny frag teraz Rafika. No i jedziemy z kolejną rundą. Tutaj nie ma czekania, tutaj nie ma taktyk, tutaj po prostu są wbity na BS-y. Tym razem jest to BSB.
Ładnie, teraz Leon z fragiem bardzo szybko na plecach, no poobijał tam jeszcze jednego z terrorystów, no ale ładnie odwrócił się Mynio. Zorientowali się terroryści, nie trafia teraz jeszcze, no nie trafia, orzeł z zawupy. Mati dużo bardziej skuteczny. 4-2, Mati i Mynio, bardzo mało HP, 9-6. Dojeżdża teraz Michi, nie udał się ten dojazd, Mateo z fragiem, no i jest szansa dla antyterrorystów, Mynio. I zobaczmy, jak tutaj wygląda sytuacja ostatniego z antyterrorystów, trocha. On może naprawdę się tutaj może powalczyć, ale musi już lecieć teraz szybko, bardzo, bardzo obitnie, ale sprytnie. Teraz na czas zagrał Mati, no i co? No i trochę, mimo tego, że jego przeciwnicy mieli tak mało HP. Nie udaje mu się wygrać tej rundy. I znowu kłopoty finansowe zawodników replay. Zobaczmy przede wszystkim też, jak wyglądają fragi. Leon 10, czego 4 w tej rundzie przegranej. Trochu 8, 7 Rafik, 7 Orzeł, Mateo 6. Po stronie terrorystów Mynio 14, MM 7, 12 Michi, Maty 12 i 5 BCK. Przekupione runda przez zawodników Tero, no ale tym razem dobrze, bardzo dobrze tam rzucone smoki, flesze mołotowy. No już tak łatwo wejść do tego BBS-a nie było. Tym razem Mateo już schowany. Tym razem już nie stał gdzieś tam na samym środku BS-a. Jest trzecia runda dla Ripley. Szybko nam się tutaj dzieje, a to przede wszystkim dlatego, że no Diznac nie kalkuluje. Oni po prostu wbijają na BS-y. Ja jestem ciekawy, czy tutaj taka sytuacja będzie miała też na eko miejsce. Czy eko, nie eko? Nie można tego nazwać eko, no bo tutaj kupili do zera. Przekupili po prostu zawodnicy Diznac. Taktyka na drżdżownicę miała być zagrana, ale chyba to nie do końca wyszło, bo nie tak to miało wyglądać. A może chcieli tam chyba ściągnąć AWP, ewentualnie wcelowaną w zakręt. Tymczasem Leon z fragiem, no i tutaj orzeł poobijany, ale udaje mu się sfragować Matego. 5-3. Leon nie daje rady, no ale jest jeszcze Rafik na BS-ie. No i tutaj chyba nie będzie miał problemu. Jeszcze pomaga orzeł. No Michi tu co prawda czeka na rotację, zdobędzie tego jednego fraga, ale tak czy inaczej musi jeszcze pokonać trzech. Nawet nie spojrzał się tutaj w tą stronę, gdzie był ustawiony trochu. Czwarta runda dla Ripley, także zaczynają trochę oddychać tam zawodnicy Ripley. Dzięki temu, że pozabierali tak dużo broni, na te ostatnie rundy brakuje pieniędzy zawodnikom Tero. No i Ripley walczy, walczy tutaj o lepszy wynik po stronie CT. Bo w najlepszym wypadku będzie 10-5. No, ostatnia runda. No i tym razem miał być fake na B tej właśnie wbity, ale widzimy, że Ripley się połapał w tym wszystkim, co się będzie tutaj działo, jak będzie wyglądała nam ta runda. Jest frag trochę otwierający. Ładnie na przestrzał się tutaj ustawili zawodnicy CT. Nie ma szans tutaj wejść tym konektem. No dobrze sobie to teraz zrobili. Pięknie to zrobili. Tak naprawdę nie dali się tutaj nabrać na tego fejka. No i jest jakaś szansa. Znaczy absolutnym minimum jest tutaj wygranie pistoletówki. Ripley musi tą pistoletówkę ugrać. W momencie przegranej ta przewaga Diznac myślę, że już będzie za wysoka, za duża. Mynio 14 fragów, Michi 14, 13 Mati, 8 MMs i BCK 6. Po stronie teamu Diznac oczywiście, po stronie Ripley trochu 11, 12 Leon, Orzeł 12, 10 Mateo i Rafik 8. Tak wygląda tabela fragujących, a w tym spotkaniu Diznac prowadzi 10-5 na mapie The Mirage. Teraz grają po stronie CT i piekielnie ważna runda przede wszystkim na Ripley. Zobaczmy w takim razie, jak tutaj się to wszystko potoczy. No zamknięty ten BS w tak niestandardowy sposób, bo Mynio tutaj schowany na dywanie i zobaczmy. Mynio jest jednak, w końcu udaje mu się sfragować. To widzimy, był fake, bo zawodnicy Ripley wchodzą na BSB
udane zagranie na tyle skuteczne, że udało się wejść na BS-a. Zobaczmy, jak będzie już z fragowaniem. No nie, tak dobrze już nie było. Nie sprawdził. Teraz będzie kosa? Nie będzie. No Michi, tutaj troszeczkę pokpił sobie sprawę, no ale BCK od razu naprawia jego. Chyba nawet trafił tam Leona z tej kosy. Raz przynajmniej. Widzieliśmy, że asystę dostał. Druga runda pistoletowa wygrana przez Diznac i to już mogą być tarapaty. Paczki nie było, też dlatego oczywiście mamy przekupienie. I będzie próba wejścia na BSA. Smoków też nie mamy. Także idą na heady zawodnicy replay. Dobry flash tutaj, bardzo dobry flash zawodników Diznac. Świetnie to sobie zrobili. Minio znowu poszedł agresywnie, fraguje Leon, ale od razu jest Michi, on ma tutaj P90 power. Paczka zgubiona. Trzech antyterrorystów już na BSA kontra trójka zawodników. Tero, już czterech. Nie, tam mamy na plecach BCK. Co on teraz sobie tutaj wymyśli? Będzie mu ciężko coś zrobić. No właśnie, przebitkę wygrywa Leon, 3-3. No nie ma tej paczki, to jest ewidentny problem dla zawodników replay. O, w odpowiednim momencie rzucony flash, ale troszeczkę za późno, wybiega trochę. No i freguje MMS. Leon tam sobie postrzelał, on chyba czeka na swojego kolegę, no ale kolega mu nie pomaga, bo tam zabija go Mati, a Michi kończy rundę 12-5. Diznac prowadzi z replay i są coraz bliżej zwycięstwa w finale. Tak jak rozmawialiśmy, tak jak mówiliśmy, tutaj ważna była ta pistoletówka. Tutaj kolejne rundy odjeżdżają teraz zawodnicy antyterrorystów wynikiem. No zapracowali sobie tymi pistoletówkami na tak naprawdę dużą przewagę. No zobaczmy, jak tutaj wyglądają te rundy. Pistoletówka oczywiście wygrana, później dwa, mamy dwie, cztery, sześć, siedem rund z rzędu wygrana. No i później na samym końcu już duża, lepsza gra replay. No ale to może być za mało. Teraz po flashu tutaj świetnie wyskoczył z P90 Michi, trzy fragi od niego. Mnie nie zauważył trochę, ale Mati od razu odpowiada i wydaje się, że troszeczkę tutaj będzie podłamka ze strony replay. No mają tylko 5 rund po stronie Tero. Widzieliśmy, pistoletówka przegrana. Dużo lepiej aimowo jednak wyglądają zawodnicy Diznac. No nie ma się co oszukiwać. Tutaj strzelają, myślę, zdecydowanie lepiej. Trzeba by było coś pokombinować. Trzeba by było zagrać jakieś taktyki, jakieś fejki fajne. No, pokombinować troszeczkę. W takim razie zobaczmy. Skupienie pod BSMB. Chociaż nawet nie pod BSMB, co mamy tutaj zawodników na zakręcie. Rafik cały czas kontroluje tutaj, czy któryś z zawodników Diznac nie skrócił sobie pochylni. No bo spodziewają się właśnie takiej agresywnej gry. A widzimy, że Diznac nic sobie z tego nie robi, bo jednak tej agresywnej gry nie ma oprócz MMS-a, bo on już sobie skontrolował tutaj górę B. Wie, że nic się nie dzieje, może dać znać się zawodnikom swojej drużyny. I też widzimy, że od razu te rotacje idą. Coraz bliżej wszyscy zawodnicy CT, BCK teraz tutaj wyciąga orła na środku, ale trochę jeszcze zabija Minia. A tymczasem MMS już na plecach, no i zabija Mateo, który niósł paczkę i znowu tarapaty dla replay. Leon tutaj jednak sprytnie od piwnicy na plecy. Nie trafia BCK, czy się poprawi? Tak, był dobry flash rzucony od kolegi z jego drużyny. BCK tym razem bardziej skuteczny jest, frag na Leonu i Michi będzie próbował nożować, ale to się chyba nie uda. No nie uda się.
Kolejny raz Michi chce zlodować Rafikę i kolejny raz mu się to nie udaje. Cztery sekundy do końca rundy, także tutaj nic nam się nie uda. Mati już raczej czuje w sobie pieniądz, bo stracili jedną broń zawodnicy Diznac. No ale już chyba czują się tak pewnie tutaj na tej mapie i pewni z wynikiem końcowym, że pozwalają sobie strzelać do siebie. Okej, niech tak będzie. Replay 5, Diznas 14. Replay zmuszony grać przed ostatnią rundę na tekach z jednym kałachem u Rafika. A Diznac P90, AWP, 3 M-ki. Zaczynamy. Ładnie, tutaj teraz MMs, no ale to jeden frag, to jest tylko to zdobił. Bardzo szybko też przelatowali zawodnicy z jego drużyny. No i już mamy sytuację 4 na 1. I trochę, który chciał robić chyba plecy. Oda. Ale nie zdążył. Pięć-piętnaście. Mega przewaga Diznac. Bo tutaj kompletnie bez szans jak na razie Team Replay. Czy myślę, że za dużo się tutaj nie zmieni? Zobaczmy, co robi Diznac. Pompeczki. Także tutaj troszeczkę zabawy chyba nas jeszcze czeka. Oj, tutaj ta pompka na blisko nie trafił. Mynio. O Jezus Chrystus, co tu się dzieje w ogóle? No na pewno w tej rundzie to się zemści. 3-2 Team Replay. No właśnie. 3-1 i trochę zabija Matiego. Mamy 6 rundę po stronie Teamu Replay. Dziś nas tak naprawdę troszeczkę się bawi. Teraz Mynio tam skracał pałac, no ale trochę na to czekał. Mamy fraga dla terrorystów. Poobijany orzeł, ale również poobijany bardzo BCK. To był tam wcelowany któryś z zawodników Ripley na środku. Ależ to teraz zrobił Michi. O Jezus Maria, jak on się tutaj odwrócił. 2-2, ale bardzo pobijany jest BCK. No i teraz zobaczmy, jak będzie wyglądała ta wymiana. Tymczasem Tero już podjęli decyzję, że będą wchodzić na BSB. Przypomnijmy, to może być ostatnia runda dla Replay w tym finale, również dla Diznac, no ale to oni tutaj wyjdą z tego finału zwycięsko, zgarną nagrodę, no i awansują do wielkich finałów. Leon skutecznie, BCK już nie zżyje. No i teraz Michi po dwóch bardzo fajnych fragach musiałby tu jeszcze zrobić magię w tej rundzie. Zobaczmy, jak to będzie wyglądało. Michi, nie wiem, czy nie zaskoczy tutaj. Zaskoczy, ale go nie zabija. Zobaczmy w takim razie, co kombinuje Michi. Bardzo pobijał go Leon. No i sytuacja 1-1. Michi czy Leon? Wydaje się, że Leon. No tak. W tej sytuacji Leon lepszy. Mamy kolejną 7 rundę dla Diznac. Zabawy, jeszcze raz zabawy. Tymczasem próba skrótu BCK piwnicy nieudana, bo dorwał go tam na zakręcie orzeł.
Zobaczmy, jak wyglądają fragi. Michi 25, 17, Minio, MS 12, 16, Mati, BCK 14. Po stronie terrorystów trochu 20, 21, Leon, 17, Orzeł, Mateo 12 i 9, Rafik. No i runda bez historii. Wystrzelali na dwie terroryści zawodników CT. Ale oni grali eko. I wydaje mi się, że tą rundę już chyba zagrają normalnie. Zobaczmy, jakie kupią bronie. No tak, już kupione M-ki. Także już chyba kończą się głupoty. Zaczyna się gra. Nie ma już tutaj pompek, nie ma już tutaj jakichś dziwnych broni. Teraz będziemy mieć normalną grę. Tymczasem Tero. Takim standardem można powiedzieć, mamy dwóch zawodników na środku, już tylko jednego, bo nie żyje orzeł. Mati fraguje. Odpowiada za to Leon i BSB jest całkowicie czysty, słuchajcie. A tam jest Leon. Paczka na zakręcie, także tutaj z tą paczką trzeba by było przejść. Spodziewał się... Uuu, tutaj BCK! Spodziewał się Leon, a Leon fraguje. Odpowiada Michi, sytuacja 3 na 2. Ale chyba bez menu tutaj ładnie przykrócił. Zabija trochę. 3 na 1. Rafik sam, samotny biały żagiel, osamotniony. No ale Rafik to jest bardzo dobry zawodnik. Ja myślę, że on jest w stanie tutaj to ugrać. On jest w stanie to wyklaczować. Rafik trafia, no i jest jeden frag od niego. Rafik coraz mniej czasu, 40 sekund, zaważony tam przez Mynia. Rafik, no i dojeżdża jeszcze tutaj z galerii. No właśnie, Mati, którego Rafik się kompletnie nie spodziewał. 16 do 8 na Mirażu i 2-0 w wielkim finale Fantasy Expo Challenge w kwalifikacjach wygrywa Diznac, którym oczywiście serdecznie gratulujemy.